Dzisiejsza niedziela jest drugim dniem w ramach czwartego już festiwalu pod tytułem Mistrzowie Modlitwy Muzyką. Wczoraj ten festiwal rozpoczął się koncertem organowym w kościele w parafii w Kostuchnie. Dziś przed nami recital wokalny. Usłyszymy właściwie same pieśni w wykonaniu laureatek pierwszego międzynarodowego konkursu pieśniarskiego imieniem Bolko von Hochberga w Görlitz w tym roku. To Kamila Goik sopran i Małgorzata Wilga fortepian. Zanim jednak parę słów o wykonawczyniach i o kompozytorach, których pieśni usłyszymy, proszę pozwolić na taką drobną myśl. Ten festiwal ma tytuł Mistrzowie Modlitwy Muzyką. My jesteśmy trochę przyzwyczajeni do takiego tradycyjnego rozumienia modlitwy. I tę, którą nazywamy pacierzem, i tę liturgiczną. A przecież modlitwa ma różne formy, różne wymiary. Także poprzez muzykę, poprzez poezję, nawet poprzez taniec, jeśli sobie przypomnimy taką scenę z królem Dawidem. Spróbujmy więc, słuchając tych pieśni, jakby trochę zostawić świat poza murami tego kościoła i zupełnie oddać się myślom, uczuciom, jakie będą wywoływane przez usłyszane przez nas pieśni. Teraz już słów parę o wykonawczyniach tego dzisiejszego recitalu wokalnego. Kamila Goik jest absolwentką Akademii Muzycznej Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie śpiewu profesor Ewy Biegas. Ale także sopranistką, laureatką wielu konkursów, między innymi międzynarodowego konkursu imieniem Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jest też studentką czy absolwentką filologii germańskiej na naszym Uniwersytecie Śląskim. Chcę też nadmienić, że jest laureatką konkursu międzynarodowego Juventus Canti w Warblach. I oczywiście Jana Kiepury w Klinicy Zdroju to taka nagroda specjalna za najlepsze wykonanie arii niemieckojęzycznych. Śpiewała z bardzo wieloma orkiestrami. Opery Śląskiej, także w Teatrze Muzycznym w Lublinie, Wrocławską Orkiestrą Barokową, Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Zaśpiewała też partię sopranu w Rekwiem Mozarta w ramach 35. Chopin Festiwalu w Gamming w Austrii. Współpracowała z takimi dyrygentami jak Bassem Akiki, Ruben Silva, Jarosław Thiel. Doskonaliła swoje umiejętności pod okiem takich specjalistów jak Olga Pasiecznik, Helena Łazarska czy Jarosław Świtała albo Thomas Heyer. Małgorzata Wilga, tyszanka z urodzenia, naukę gry na fortepianie rozpoczęła oczywiście w szkole muzycznej w Tychach, potem w szkole średniej. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie profesora Józefa Stąpla. W 2016 roku ukończyła Akademię Muzyczną, zaś studia uzupełniające podjęła w Akademii di Santa Cecilia w Rzymie. Ukończyła, jak wspomniałem, studia pierwszego stopnia w klasie fortepianu profesora Stąpla. Ale także kontynuowała w klasie fortepianu u profesora Zbigniewa Raubo i w klasie kamerlistyki profesora Grzegorza Biegasa. W 2020 roku ukończyła studia doktoranckie
Natomiast w tym roku otrzymała stopień doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzycznej. Brała też udział w wielu warsztatach pianistycznych pod kierunkiem m.in. profesora Jasińskiego. Usłyszymy pieśni trzech autorów. Rozpoczniemy od pięciu pieśni popularnych melodii greckich Morisa Ravela. To może być nie lada zaskoczenie, dlatego że Ravel nam się oczywiście kojarzy z bolerem, ale tak naprawdę większość jego dzieł stanowią pieśni i utwory fortepianowe. I te najbardziej jego utwory wymagają od instrumentalistów bardzo brawury wykonawczej. Pochodził z kulturowo mieszanej rodziny. Jego ojciec miał szwajcarskie pochodzenie, a matka była Baskijką. Może dlatego był bardzo wrażliwy na kultury narodowe i regionalne. Potem usłyszymy pieśni pustelnicze. To Samuela Barbera utwory oparte na komentarzach pisanych na marginesach średniowiecznych rękopisów przez irlandzkich mnichów. Samuel Barber to amerykański kompozytor. Zaczął komponować mając już 7 lat. I w swojej twórczości w sposób niezwykle harmonijny łączy wiele różnych gatunków, takich jak jazz czy muzyka romantyzmu. Na koniec zaś usłyszymy dwie pieśni Józefa Świdra. Urodzony w Czechowicach-Dziedzicach, zmarły w 2014 roku w Katowicach, polski kompozytor, pedagog muzyczny. Odbywał studia muzyczne w Szkole Muzycznej w Katowicach, ale też jego uczniami byli tacy mistrzowie jak Aleksander Lasoń czy Julian Gębalski. Warto też zwrócić uwagę, że współpracował ze Śląskim Związkiem Chórów i Orkiestr, był laureatem ogólnopolskiego turnieju chórów Legnica Cantant, a co najważniejsze, jest laureatem Srebrnej Piszczałki w 2002 roku, honorowej nagrody przyznawanej przez prymasa Polski za wybitne osiągnięcie i wkład w muzyki sakralnej w Polsce. Tytułem wstępu tyle informacji o wykonawcach i autorach pieśni. Zapraszam więc do posłuchania pieśni w wykonaniu Kamili Goik, sopran, i Małgorzaty Wilga, fortepian. Thank you.
Po tych 5 pieśniach popularnych melodii greckich Maurice'a Ravela za chwilę usłyszymy 10 pieśni pustelniczych Samuela Barbera, opartych, jak wspomniałem na początku, na komentarzach pisanych na marginesach średniowiecznych rękopisów przez irlandzkich mnichów. William Schumann uznał Barbera za niezrównanego kompozytora pieśni artystycznych. Zanim usłyszymy te pieśni, proszę pozwolić, że przywołam czy przybliżę treść poszczególnych pieśni, przynajmniej kilku. Pierwsza nosi tytuł W czyśćcu świętego Patryka. Na mojej pielgrzymce do Loch Derg miej litość nade mną, o królu kościołów i dzwonów, rzewnymi tonami opłakujących Twe rany. Lecz ja nie mogę uronić ani jednej łzy z moich oczu. Nie daruj łzy z oczom, które widziały tyle grzechu. Miej litość, o królu. Cóż mam począć z sercem, które jedynie własnego spokoju szuka? O synu jednorodzony, przez którego wszyscy ludzie zostali zrodzeni, który nie odrzuciłeś tej śmierci poprzez 3 rany, miej litość nade mną na pielgrzymce do Loch Derg, na którą idę z sercem twardszym od głazu. Druga nosi tytuł Dzwon kościelny w środku nocy. Dzwoneczku przesłodki, rozbrzmiewaj w wietrzną noc. Chętniej przyszedłbym na schadzkę z Tobą, niż z kobietą próżną. Niezwykłe są te pieśni, które usłyszymy, które słuchać będziemy za chwilę. Zwróćmy jeszcze uwagę na tekst pieśni Niebiański bukiet. To 4 z kolei. Chciałbym przyjąć mieszkańców nieba w swoim domu. Czy radość już dla nich przygotowana? Chciałbym przyjąć 3 Marie. Ich sława przeogromna. Chciałbym przyjąć gości z każdego zakątka niebios. Chciałbym, żeby wznosili radosne toasty i chciałbym, żeby Jezus także zasiadł wśród nich. Chciałbym mieć morze piwa dla samego Króla Królów i chciałbym obserwować, jak niebiańska kompania czerpie z Niego przez całą noc. Może warto, żebyśmy przywołali sobie jeszcze 2 tylko fragmenty. Jako 9 pieśnią usłyszymy Chwała Bogu. Nierozumny jest człowiek, który nie wznosi okrzyków uwielbienia radosnymi słowami. Z całych sił swoich do Najwyższego Króla Niebios, która ma nawet ptaszęta, nie mając duszy, a jedynie powietrze, całymi dniami wszem śpiewają chwała. I ostatnia z tych 10 pieśni ma tytuł Pragnienie pustelni. A jej treść jest taka. Być sama jak palec w małej, ciasnej celi. Nikogo w pobliżu. Rozkochać się w tej pielgrzymce. Już tej ostatniej przed śmiercią. Śpiewać chmurom galupującym po sklepieniu nieba, żywić się suchą pajdą chleba i orzeźwiającą wodą strumienia. Już zła wtedy nie będzie, kiedy będę sama w przytulnym zakątku pomiędzy grobowcami, z daleka od domów możnych.
Być sama jak palec w małej, ciasnej celi. Samotnie przyszłam na świat, samotnie go i opuszczę. To tylko niektóre z treści, ze słów pieśni, które za chwilę usłyszymy. To 10 pieśni pustelniczych Samuela Barbera w wykonaniu Kamili Goik, sopran, i Małgorzaty Wilgi, fortepian. Thank you.
Bardzo dziękujemy za ten piękny wieczór pieśni. Jeśli mogę pozwolić sobie na parę myśli na koniec, to pierwsza jest taka, jak bardzo bogate jest pojęcie pieśni, jak jest pojemne, ale czasem też jak jest zwięzłe i muzycznie, i treściowo. Zostańmy z paroma myślami na dłużej niż tylko na ten dzisiejszy wieczór. Proszę mi pozwolić, że przywołam jeszcze raz jeden tekst, jedną z pieśni Samuela Barbera z tego zbioru pieśni pustelniczych, który na mnie zrobił przeogromne wrażenie, bo odwraca kierunek. Niebiański bankiet. Chciałbym przyjąć mieszkańców nieba w swoim domu. Czary radości już dla nich przygotowane. Chciałbym przyjąć trzy Marie, ich sława przeogromna. Chciałbym przyjąć gości z każdego zakątka niebios. Chciałbym, żeby wznosili radosne toasty. I chciałbym, żeby Jezus także zasiadł wśród nich. Chciałbym mieć morze piwa dla samego Króla Królów. I chciałbym obserwować, jak niebiańska kompania czerpie z Niego przez całą wieczność. My tęsknimy, żeby nas przyjęto na niebieski bankiet tam. Ta zmiana kierunku jest naprawdę piękna, żebyśmy chcieli przyjąć na niebieski bankiet mieszkańców nieba w swoim domu. Bardzo mi się ta myśl spodobała. Spróbujmy, zechciejmy przyjąć na niebieski bankiet mieszkańców nieba w swoich domach. I na koniec myśl ostatnia. Może warto, żeby na dłużej zostało w nas to pytanie wyśpiewane na koniec. Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Bardzo dziękuję jeszcze raz wykonawczyniom Kamili Goik, sopran, i Małgorzacie Wilga, fortepian, za ten dzisiejszy piękny wieczór pieśni Samuela Barbera, Morisa Ravela i Józefa Świdra. Dziękuję. Muzyka i śpiew, które uwielbiają Pana Boga najpiękniej, brzmią i oddają i są dziękczynieniem za talent, jakimi Pan Bóg obdarza nas ludzi. Z tego serca w imieniu swoim, całej naszej parafii chcę podziękować najpierw Pani Kamili Goik i Pani Małgorzacie Wilga za tą ucztę, którą zgotowały dla naszych uszu, dla naszych dusz, dla naszych serc w to dzisiejsze popołudnie. Chcę podziękować głównemu organizatorowi festiwalu Mistrzowie Modlitwy Muzyką Fundacji Młodzi dla Młodych na czele z jej głównym dowodzącym, księdzem Bogdanem Kanią. Dziękujemy serdecznie, że uwzględniliście nasz Kościół, który pięknieje w tegorocznym festiwalu. Bóg zapłać. Dziękuję instytucji Katowice Miasto Ogrodu, współorganizatorowi festiwalu. Dziękuję dyrektorowi artystycznemu, panu Bartoszowi Żurakowskiemu. Dziękuję panu Kazimierzowi Wzorek z Komitetu Organizacyjnego i księdzu Piotrowi Brząkalikowi, który również jest w Komitecie Organizacyjnym i prowadził ten nasz dzisiejszy koncert. Chcę podziękować księdzu arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi, panu Marcinowi Krupie, prezydentowi miasta Katowice, którzy objęli honorowy patronat nad festiwalem i nad naszym dzisiejszym koncertem. I chcę podziękować wam wszystkim obecnym za to, że jesteście, za to, że nie tylko poprzez modlitwę, poprzez Eucharystię, sakramenty święte, ale także poprzez spotkanie z muzyką, z pięknym śpiewem, z kulturą szeroko pojętą. Chcecie uwielbiać Pana Boga, słuchając,
ale też przeżywając właśnie te bogate treści, jakie takie koncerty ze sobą niosą, z całego serca wszystkim raz jeszcze szczere moje podziękowania. Na koniec, moi drodzy, może wspólnie odmówmy modlitwę pańską, prosząc Pana Boga, by nam błogosławił, dziękując Mu za Jego niepojęte dary, jakie nam daje, dziękując za ludzkie talenty. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święci Janie i Pawle, Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.